Stary, czy wszystko w porządku? Co ty robisz? Widzowie, chyba z nim źle. Hej! Wszystkim z tej strony Screamy, witajcie w nowym odcinku z bycia chirurgiem. Jedziemy karetką, więc nie ma czasu na tłumaczenie. Musimy zabrać się za Grzesia. On tutaj śpi, jak widać. Czemu to jakieś radio jest? Nie potrzebujemy radia. Bez muzyki, w spokoju, musimy się zabrać za jego wnętrzności i zobaczcie nas spokojnie. Może my dojedziemy po prostu do szpitala, zanim on się wybudzi. Nie wiem, po co go otwierałem, ale niech będzie. Delikatnie pukamy naszym młotkiem, jak w Minecrafcie się czuję. Wykopujemy kości. Proszę bardzo, zobaczcie, to nie jest w ogóle skomplikowane. Każdy może zostać chirurgiem. Nie róbcie tego na swoich kolegach. Zobaczcie, bądźmy profesjonalni. Włóżmy wątrobę. Na pewno się wątrobę wkłada w takie rzeczy. I bądźmy jak najbardziej delikatni. Mam coś tu w tych szafach. Co? Mózg mu mogę wymienić? Tylko ściana mnie blokuje. To jest ściana. Dlaczego? Ja chcę wziąć te serce. Muszę coś wziąć. Czekajcie, wezmę to. To jest bardzo bezpieczny przedmiot. Czemu nie mogę tego wziąć? Okej, już działa, nieważne. Bardzo bezpieczne urządzenie, żeby brać serce, okej. Pomogę sobie. Patrz, nawet serce ci, byku, wymienimy. Tylko gdzieś tam głębiej jest, to czekaj, otworzymy cię bardziej. Nie wiem, do czego to służy, ale jakoś tu się wiercić trzeba. To jest jakiś armor niezniszczalny. Wiertarką się nie mogę przewiercić. Młotek! Widzowie, jest nieśmiertelny. Zostawmy serce tutaj. Dziwnie to wygląda, ale niech będzie. Zacznijmy od delikatnej operacji, czyli przecinamy w tym miejscu. Delikatnie oczywiście. Zaufajcie mi. O, dobra, to działa. Gdzieś tutaj trzeba przeciąć, z tego co pamiętam. Dobra, mamy to. Pacjent nam troszkę, o, przepraszam, troszkę umiera. Łańcuch ci zakładamy, zobaczcie. Łańcuch za 40 koła, o tutaj. Nie no, on będzie dumny, jak zobaczy swoje ciało. To przesuńmy na razie. I weźmy teraz coś takiego. Tutaj można przeciąć. Teraz tutaj. Wow! Nie no, jestem profesjonalistą. Zobaczcie, teraz nerki odcinamy. Nie wiem, w jakim miejscu się odcina nerki, ale działa. I proszę bardzo. Nie dość, że tylko 5 minut. Ma jeszcze łańcuch. Ma nawet wątróbkę na obiad. No co chcieć więcej? A nerki używane można sprzedać. Czy ja będę musiał mózg operować w karetce? Jak w karetce? Dobra, robimy to. Mam nadzieję, że będzie chociaż światło. Dobra, światło jest. Jak do tego podejść? Delikatnie trzeba podejść. Weźmy kamerę, bo jego rodzina oczywiście stwierdziła, że na urodziny wymieni mu ten bezużyteczny mózg i może do czegoś się w końcu przyda. No to robimy mu taki prezencik oczywiście. Operacja mózgu w jeżdżącej karetce. Bardzo normalne. To nam się nie przyda. No i delikatnie, proszę bardzo, pukamy młotkiem, tak żeby nic mu się zbytnio nie... Ej, jestem jakimś mistrzem. A ponoć operacja mózgu jest tutaj ciężka. Jak to wystarczy młotkiem delikatnie pukać. Jesteś w dobrych rękach, nie przejmuj się. Droga rodzino, dostałem się do środka. No zobaczcie, jak widać, niezbyt to mogło funkcjonować. Delikatnie go obijemy jeszcze młotkiem troszkę. Nie wiem, czemu nadal go nie mogę wyciągnąć tego mózgu. Dajmy zastrzyk jakby co, bo troszkę komputer mi się zniszczył, ale nie przejmujcie się, z waszym synem będzie wszystko w porządku. Możemy wyrzucić ten komputer. Przeczyszczamy głowę. Dobra, działa. Teraz delikatnie nożykiem. Nie. Do następnego klienta chciałem to zamontować. I uwaga. Proszę, jeszcze B dostaliśmy. Trochę krzywo siedzi, ale to się wszystko naprostuje. Proszę się nie przejmować. Także wasz syn będzie już myśleć, będzie funkcjonować. Koniec nagrania. Widzimy się w szpitalu. No i możemy w sumie włożyć stary mózg z powrotem. Rodzice nie zauważą różnicy. Mamy znowu tą obrzydliwą operację oczu. To jest najbardziej obrzydliwa operacja, jaka kiedykolwiek była tutaj wykonywana. No zobaczcie, te oczy latają tam w środku. Nie mogę ich złapać, po prostu palcem wyciągnąć. Dobra, wszystko będzie w porządku. Przymknij oczko.
Przepraszam. Już wyciągam. Dobrze, udało się. I co mu teraz wkładamy? Zobaczcie, coś takiego możemy mu włożyć. Jest git. A to co to jest? Nie no, emoji, uśmiechnięte emoji. On teraz zawsze będzie się uśmiechać. Jeszcze mogę to wyjąć z powrotem. Wytłumaczcie mi jedną rzecz, ponieważ tutaj jesteśmy w karetce. Znowu w karetce, zaraz już nie będziemy w karetce, tylko chyba w jakimś kosmosie. Tu wszystko lata, ale to nieważne. Kto robi sobie operację zębów w karetce? Czy ty jesteś poważny? Czemu tu jest lek w ogóle? Trzymaj. I musimy zoperować ten ząbek, tą jedynkę tutaj, więc delikatnie tak... Co? Zginął! Czyli trzeba być nieco bardziej delikatnym, więc weźmy ten komputer i tak delikatnie Znowu zginął. Dlaczego? Nie no, to jest jakieś zepsute tu wszystko. Jeszcze raz, bierzemy młotek, bierzemy skalpel, któryś z tych, nie wiem, proszę, niech będzie ten, załóżmy, że ten, proszę bardzo. Czemu on 3 litry krwi stracił? Przez policzek! Jak to się stało? Gdzie są zastrzyki? W ogóle od czego ten służy? To mnie ciekawi. Proszę, znieczulenie chyba. Ginie! Umiera! Dobra, umiera dalej, już mniej umiera. I ostatni zastrzyk, już nie umiera. Stracił tylko 3 litry krwi, a nic mu jeszcze nie zrobiliśmy. Spokojnie, panie pacjencie, delikatnie tutaj młotkiem musimy poprawić sytuację na zębach. Co? 500 ml zostało? Spokojnie, proszę połknąć zęby, by cię nie stresować. Okej, bierzemy byle co, w sumie nie wiem, bo nie jestem dentystą. Proszę bardzo, do środeczka przemieszamy. Teraz nie wiem, co to jest, ale chyba siekacze jakieś. Do środeczka, ale on brzydko wygląda. Przepraszam bardzo, jak ja mam wziąć tego zęba, jak się go ruszyć nie da. A ten jeden tutaj driftuje po blacie. Jeszcze raz, delikatnie, mamy 4 zęby. Okej, jeden niech pójdzie tutaj. O! Okej, udało się. Teraz jakieś zęby tutaj na dół też trzeba dać. Proszę bardzo, czemu one się wspinają? Co to są za zęby? Stary, czy wszystko w porządku? Co ty robisz? Widzowie, chyba z nim źle. Kiedy dentysta ci mówi, żebyś otworzył szeroko szczękę. Co ty robisz? A czego dentysta oczekuje? Proszę szeroko otworzyć szczękę, tak? To jest pan moim najgorszym pacjentem w otwieraniu szczęki. Proszę się nie ruszać. Proszę bardzo, jak nowe ząbki! No są trochę krzywe, ale to twoja wina, bo za wąsko otwierałeś szczękę. Pana. Jesteśmy w kosmosie! Zobaczcie, mamy planetę Ziemię! Tu już nagrywają, nie? Tu nawet kamery nie trzeba było ustawiać. Czemu wszystko spada? Nie spadaj! Jeszcze go zraniło! Będzie dobrze, czemu ten laser się włącza zawsze automatycznie? Nieważne! Latający laser! Będzie wszystko w porządku, tak? A od czego to służy? To służy do... Ja mogę latać! Lecimy w dół na ziemię! Nawet kierownicę mamy! Driftujemy po kosmosie, widzowie! Wow! Jak te rzeczy latają! Co to robi? Stary, mamy problem! Ja spadam! Wow! To jest straszne! Czuję tą przepaść nad sobą! Ale widzę Polskę! Skaczę! Jak ja mam to zrobić? Dobrze, młotek, szybko. Robimy to szybko. Stary, trzymaj się, wszystko będzie dobrze. Przytrzymaj ten młotek na chwilę. Dobra, potrzebujemy skalpel, nie uciekaj. Dobra, zabieramy się za skalpel. Światło, gdzie jest jakieś światło? Ucieka od nas, potrzebuje światła. Proszę, czemu to jest kamień? A nie, to pół... Nie! Światło! Dobra, światła nie potrzebujemy. Mamy wystarczająco światła. Czemu to nie działa? To... Co... Co się dzieje? Czemu wszystko spadło? Grawitacja wróciła! Co? Czemu umierasz? Gdzie jest zastrzyk? Zastrzyk! Nie! Nie ma go tu! No nie ma tego zastrzyku! Zniknął!
Nie żyje. Jeszcze raz, weźmy sobie tylko potrzebne rzeczy. Nie wiem, czemu wątroba już uciekła od niego, ale ja ją rozumiem od tego alkoholu. Mam super pomysł. Weźmy, pozbądźmy się żeber. I pomysł jest taki, że bierzemy skalpel, bierzemy światło, okej, tutaj włożę, bierzemy serce i dajemy wszystko na górę, żeby nam nie przeszkadzało. O! Spada! Spada! Nie! Skalpel się wbił! Ale tylko w płuco, które jest bezużyteczne. Okej, jest w porządku, jest w porządku. Zabierzmy się za cięcie. Te cięcie nie działa. Co? Super! Skalpel wystrzelił. Czy mam tu jakieś lepsze narzędzie do cięcia tego serca? Bo to jest jakaś tragedia, nożyczkami. Od córki pożyczyłem nożyczki ze szkoły. Będzie dobrze. Czekajcie, przecięło się teraz. Proszę bardzo. Gdzie jest serce? Mamy serce. Bierzemy je jak najszybciej. Wkładamy na miejsce. Trzeba troszkę je jeszcze potarmosić, żeby weszło. Tylko wejdź. Czemu nie wchodzisz? No co jest? No i proszę bardzo, żyje. Będzie żyć, mam nadzieję. Mamy kolejne zadanie. O, przepraszam. Ale to jest satysfakcjonujące dosłownie. Nie przejmuj się, jestem profesjonalistą. Nie no, czekajcie, jest 2:29, a ja pracuję. Dlaczego to robię niby? Okej, podejdźmy do tego na poważnie. Czemu wszystko spada? No co to było? Stracił 4 litry krwi. Tu jest zastrzyk. Dajcie mi ten... Ręka mi ucieka. Nie mogę tam dosięgnąć. Proszę. Jest, udało się. Przeżyjesz to. Czemu mu spada szybciej krew? Jeszcze raz, delikatnie. Okej, dobra, działa. Wszystko pod kontrolą. Delikatnie teraz znowu próbujemy to przeciąć. Okej. Zastrzyknijmy go jeszcze raz. Przy okazji siebie wstrzyknąłem. Nie no, jesteśmy mega pijani. Spokojnie, dużo razy byłem w pracy pijany. Nie takie rzeczy się robiło. Jezu, ja nie wiem, w co uderzam. Wymieniam nerki. Dobra, spokojnie. Delikatnie. Nie wiem, co robię. Nie żyję. Dobra, teraz będzie łatwiej. Teraz będzie dużo łatwiej. Delikatnie. Dobra. Gdzie są nerki? Jest problem. Trzeba je znaleźć. Dobra, wszystko na prawo damy, tylko najpierw zastrzyk. Gdzie jest zastrzyk? Dajemy zastrzyk, nawet dwa. Okej. I teraz wszystko musimy dać na prawo, bo tam jest jedna nerka chyba. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że wszystko wróci do mnie. O! Jest! Jest szybko! Jedna, tu jest druga. Proszę, czemu się ruszacie? No i się udało. Nie chcę myśleć, jak będzie wyglądać operacja mózgu. Przecież to jest... Ile tu jest rzeczy? Czemu tam jest jakiś kalkulator? Nie klikaj, o co z tym chodzi? Przepraszam! Wsysane jest wszystko! Zamknij to! To się nie zamyka! Widzowie, jest źle. Ale to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja wam dziękuję za oglądanie. Co tu jest? Pa, pa.